Rufi też dostał żenuły. Nawet mój pies się zażenował. Ale bo co tak mało donate'ów? Natalia, co napisała? No mordeczki, no co wy, no właśnie, co wy tak się opieprzacie? Jeszcze rodzicom nie okradliście do tego portfela. Trzeba wysłać złotóweczkę na ten cringe. Ja zasłabam, serio. Ja zasłabłam na tym live'ie. To jest najgorszy live w moim całym życiu. Ja, zamknij się, proszę. Proszę się tutaj zamknąć, panie Rufi. Pan Rufi, mało mówi, dużo szczeka. Pokaż pieska, nie można pokazywać, bo on nie lubi. Pokażę ci. Tu jest mój pies, ale go nie widać, bo on jest czarny, więc niestety. Co on tak piszczy? Bo chcę na dwór iść. Kochani, no to jest było... Jedziesz na This Is Our Time 2-3 października do Bawy? Nie, nie jadę wtedy. Więc wiecie, no jest słabo. Co lubię w ludziach? Szczerość. Dobrze. Jak ktoś ma toaster, to już dobrze. Dobra, Rufi, idź sobie, dobra? Idź sobie, idź. Później porozmawiamy, dobra? Później. Zrobię naszą ulubioną kawę i wszystko mi opowiesz, dobra? Ale no nie teraz, proszę cię, serio. Odejdź. To był okropny, to był taki cringe, kochani, że ja nie wiem, ja nie mogę się pozbierać po tym, serio. Było bardzo grubo. Ten film mnie wykończył. Pozdro od Nestera. Napisała jedna osoba, czyli nie ufam wam, nie ma tutaj żadnego Nestera. Ale jakby był, to by było bardzo miło. Nie oszukujcie mnie, kochani widzowie. Nie można oszukiwać Eweliny Drinkowicz. Ulubiony koszykarz? Nie mam kogoś takiego jak ulubiony koszykarz nocowy. Cóż ciekawego na dzisiejszym Pato streamie? W sumie to nic, oglądamy moje stare filmy i ja po prostu... Co za typ? Co znowu ja? Może ktoś inny by wysłał, a nie ja topkę tylko podbijam. No właśnie, co wy widzowie kochani? Co wy się tak opieprzacie? Byście może podbili topkę, a nie tylko Lobo tutaj wspiera mój kanał. Ja mu zaraz będę musiała oddać mój kanał, bo już tyle pieniędzy mi wysłał. Proszę widzowie kochani się uaktywnić i złotóweczki tutaj wysyłać, a nie...